Ten film przedstawia sposób wymiany modułu zawieszenia pneumatycznego BILSTEIN B4 tylnej osi pojazdu Porsche Cayenne 958. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w filmie. Należy zawsze wymieniać oba moduły zawieszenia pneumatycznego. Należy koniecznie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wymiany śrub oraz nakrętek samozabezpieczających, a także używać zalecanego momentu dokręcania. Do wymiany modułów zawieszenia pneumatycznego niezbędne są narzędzia i wyposażenie producenta pojazdu. Moduły zawieszenia pneumatycznego są przeznaczone do montażu odpowiednio po prawej i lewej stronie pojazdu. Przed montażem sprawdź, z której strony należy zamontować dany moduł. Wyjmij moduł zawieszenia pneumatycznego z opakowania i sprawdź go przed montażem. Zapoznaj się z dołączoną instrukcją montażu i sprawdź datę przydatności do użycia. Zmierz długość modułu zawieszenia pneumatycznego firmy BILSTEIN i porównaj ją z minimalną długością określoną w instrukcji montażu. Przed wymontowaniem modułu zawieszenia pneumatycznego zmierz i zapisz wysokość pojazdu jako odległość od środka piasty koła do tylnej krawędzi przedniego błotnika. Uwaga! Przeprowadzenie czynności jest możliwe wyłącznie, gdy moduł zawieszenia pneumatycznego nie jest zniszczony. Wyłącz układ poziomowania. Pojazd jest w trybie podnoszenia. Unieś pojazd, podpierając go w punktach podparcia platformy wskazanych przez producenta. Dokładnie sprawdź wszystkie elementy zawieszenia pod względem uszkodzeń. Zwróć szczególną uwagę na łożyska zawieszenia. Podłącz urządzenie diagnostyczne i nawiąż połączenie. Całkowicie opróżnij moduł zawieszenia pneumatycznego z powietrza, korzystając z urządzenia diagnostycznego. Wyłącz zapłon. Przed rozpoczęciem wymiany modułu zawieszenia pneumatycznego zawsze należy wyjąć kluczyk. Obniż pojazd do wysokości roboczej i zdemontuj poszycie tapicerskie bagażnika i znajdujące się pod nim elementy amortyzujące. Wymontuj prowadnicę boczną bagażnika. Zdejmij koła. Odłącz złącze przewodu elektrycznego od modułu zawieszenia pneumatycznego i sprawdź, czy przewód i złącze nie są uszkodzone. Pracując przy układach sprężonego powietrza, zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej. Wyczyść przewód ciśnieniowy nad modułem zawieszenia pneumatycznego. Ostrożnie poluzuj przewód ciśnieniowy, aż usłyszysz dźwięk uchodzącego powietrza i zaczekaj, aż całe ciśnienie resztkowe ujdzie. Całkowicie odłącz przewód ciśnieniowy i zatkaj go szczelnie. Pamiętaj, aby nie odginać, nie przekręcać ani nie zgniatać przewodu ciśnieniowego. Odkręć dolną śrubę mocującą. Odkręć dolną śrubę mocującą modułu zawieszenia pneumatycznego. Zamocuj moduł zawieszenia pneumatycznego, aby nie upadł, a następnie wymontuj górny uchwyt. Teraz możesz pociągnąć w dół moduł zawieszenia pneumatycznego. Montaż nowego modułu zawieszenia pneumatycznego należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności. Uwaga! Dokręć wszystkie wskazane połączenia śrubowe na łożyskach wyłącznie w stanie konstrukcyjnym. Położenie K0. Wymontuj wspornik przewodu elektrycznego ze starego modułu zawieszenia pneumatycznego i zamontuj go na nowym module. Zainstaluj nowy moduł zawieszenia pneumatycznego. Najpierw przykręć górne śruby mocujące, a następnie dolną śrubę. Należy koniecznie postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wymiany śrub oraz nakrętek samozabezpieczających, a także dokręcać momentem o zalecanej wartości. Poluzuj śrubę samozabezpieczającą na przewodzie ciśnieniowym modułu zawieszenia pneumatycznego i ostrożnie ją odkręć. Wymień śrubę i pierścień zacinający przewodu ciśnieniowego. Zwróć uwagę na prawidłowy montaż pierścienia zacinającego. Zamontuj przewód ciśnieniowy na module zawieszenia pneumatycznego. Podczas montażu zwróć uwagę na wytyczne producenta dotyczące momentu dokręcania. Pamiętaj, aby nie odginać, nie przekręcać ani nie zgniatać przewodu ciśnieniowego. Podłącz złącze przewodu zasilającego do modułu zawieszenia pneumatycznego.
Uwaga, nigdy nie obniżaj pojazdu na podnośniku, jeśli ciśnienie w module zawieszenia pneumatycznego nie ma odpowiedniej wartości. Podłącz urządzenie diagnostyczne i nawiąż połączenie. Napełnij moduł zawieszenia pneumatycznego powietrzem zgodnie z zaleceniami producenta, używając urządzenia diagnostycznego. Sprawdź szczelność przewodu ciśnieniowego. Sprawdź szczelność całego układu. Prawidłowo zamontuj koła. Obniżaj pojazd do momentu, aż koła zetkną się z podłożem i uruchom silnik. Wyłącz tryb podnoszenia pojazdu. Po uruchomieniu silnika poczekaj co najmniej 2 minuty i obniżaj pojazd z uruchomionym silnikiem do osiągnięcia początkowo zmierzonej wysokości lub do standardowej wysokości modelu. Uruchom tryb podnoszenia pojazdu. Zaczekaj, aż pojazd samodzielnie podniesie się z podnośnika. Tylko w takiej sytuacji można całkowicie obniżyć podnośnik. Zamontuj prowadnicę boczną, elementy amortyzujące i poszycie tapicerskie bagażnika. Dokręć wszystkie połączenia śrubowe łożysk w stanie konstrukcyjnym, położenie K0, zgodnie z zaleceniami producenta. Po wymianie elementów zawieszenia należy zawsze ustawić geometrię zawieszenia. BILSTEIN. Drive the legend.